Drodzy Państwo, idziemy dalej. Kolejna kategoria i ta kategoria jest, uwaga, najszersza i najgorsza. Ja tutaj wybrałem szereg przykładów praktycznych. Jeszcze tak jak mówiłem Państwu wczoraj, siedziałem sobie wieczorem i uzupełniałem tą prezentację, jakieś ciekawe, nowe przykłady praktyczne, ale ta kategoria jest zdecydowanie najgorsza i najszersza, jeżeli chodzi o podatek u źródła, a mianowicie jest to kategoria tak zwanych usług niematerialnych. I mamy tutaj, zwróćcie Państwo uwagę, artykuł 21 ustęp 1 punkt 2a ustawy o CIT, który mówi nam tak: podatek u źródła pobieramy również od świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, prawnych, reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, rekrutacji, pozyskiwania pracowników, gwarancji i poręczeń. Nie? Bardzo szeroki katalog należności, od których my musimy podatek u źródła pobrać jako te usługi niematerialne. A to nie koniec, drodzy Państwo, bo ten przepis jeszcze zawiera dalszy ciąg i mówi: pobierasz podatek u źródła nie tylko od tego, co tu jest opisane, ale też od świadczeń o podobnym charakterze. Co to znaczy? To znaczy, że ja, płacąc za granicę za jakąkolwiek usługę niematerialną, to ja muszę po pierwsze sprawdzić, czy ta usługa nie jest literalnie wymieniona w tym przepisie, a po drugie muszę sprawdzić, czy ta usługa nie jest przypadkiem usługą o podobnym charakterze. Bo jeżeli jest to usługa o podobnym charakterze do usług opisanych tutaj, to ten podatek u źródła, czy ten obowiązek poboru podatku u źródła może mi się w tym zakresie pojawić. No i powiem Państwu szczerze, że jest to bardzo ciekawa kategoria, bo przepis mówi: usługi o podobnym charakterze, w żaden sposób ich nie definiuje. No więc podatnicy, przedsiębiorcy przez lata podejmowali próby dowiedzenia się, uzyskania interpretacji indywidualnych, które by odpowiedziały na pytanie, co to znaczy, że usługa jest o podobnym charakterze. No i powiem Państwu szczerze, że na dzień dzisiejszy to stoimy w takim miejscu, że jedyne, co wiemy na pewno, to że nie możemy tych usług o podobnym charakterze analizować przez PKW. Czyli nie możemy patrzeć, że są na przykład w tych samych grupowaniach PKW. To nic nie znaczy. Natomiast co wiemy, i to jest hit sezonu, to są interpretacje indywidualne i wyroki sądów, gdzie na przykład w tej interpretacji podatnik pyta ministra finansów, czy tam szefa KIS-u: drogi organie podatkowy, co to znaczy, że usługa jest o podobnym charakterze? Jak oceniać, czy usługa jest o podobnym charakterze? A organ mu odpowiada: to, czy usługa jest o podobnym charakterze, czy nie, to tutaj macie Państwo ten fragment, uwaga, to zależy, jaka to jest usługa, nie? To jest właśnie to, nie? Czyli organ, odpowiedz sobie, drogi, najlepiej wydane 40 zł, nie? Na ten wniosek o interpretację. Już się dowiedział, że to, oceniając to, jaka to jest, czy jest podobny charakter, ma to, musisz sprawdzić, jaka to jest usługa, nie? Zresztą sądy administracyjne też się w tym zakresie nie popisują. Macie Państwo wyrok WSA warszawskiego, który mówi: usługa o podobnym charakterze to jest usługa, uwaga, równorzędna pod względem prawnym z tymi usługami wskazanymi w przepisie. Co to znaczy, że usługa jest równorzędna pod względem prawnym? No tego już sąd nie wyjaśnił. A więc, drodzy Państwo, jesteśmy postawieni sami sobie. Co my możemy zrobić w zakresie analizy, oceny usług niematerialnych przez pryzmat podatku u źródła? To jest jedna jedyna rzecz. My musimy być na bieżąco z praktyką. To, co ja Państwu wspominałem na początku, że są źródła prawa, że jest ustawy podatkowe, że są umowy o unikaniu, ale tym ważnym źródłem prawa są też interpretacje i orzeczenia, czy takim, powiedzmy, nieformalnym źródłem prawa, to tutaj nam się to idealnie pokazuje. Nam się najlepiej to pokazuje w tym miejscu, kiedy my, oceniając, czy dane usługi wchodzą w podatek u źródła, czy nie, czy są usługami o podobnym charakterze, czy nie, mamy tylko jedną opcję: przeglądać te interpretacje orzeczenia, szukać podobnych stanów faktycznych jak nasze, szukać podobnych usług i odpowiadać sobie na pytania, czy są o podobnym charakterze, czy nie są. Ja na potrzeby dzisiejszego szkolenia wybrałem dla Państwa kilkanaście różne, czy może nawet więcej, nie wiem, zobaczymy, ile tam jest tego, kilkanaście lub więcej usług różnej maści, które albo są traktowane jako usługi o podobnym charakterze, albo nie. Wybrałem takie, o które najczęściej podatnicy pytają we wnioskach o interpretację, ale też wybrałem takie, o które moi klienci mnie wielokrotnie pytali i na które im, no, informowałem ich, czy będzie to usługa o podobnym charakterze, czy nie, a w konsekwencji informowałem ich, czy będzie ten podatek nieszczęsny u źródła, czy tego podatku
nie będzie. No i drodzy Państwo, ja przejdę przez te usługi różnej maści, opowiem Państwu o nich, jak do nich podchodzić, ale jak Państwo macie jakieś swoje usługi, swoje wątpliwości czy swoje pytania do tych usług, proszę na czacie pytać, nazwa usługi, czy tam czy wchodzi, ja na te pytania też w miarę mojej wiedzy, możliwości i doświadczenia będę odpowiadał. Ale, czyli Państwo pytacie niezależnie, a ja mówię niezależnie o tych usługach, które ja wyselekcjonowałem. Kolejność przypadkowa. Dobra, zaczynamy. Pierwsza usługa, usługi organizacji uczestnictwa w targach, czyli faktury za targi. Bardzo częste pytanie. Wiele firm, wcześniej może więcej tych targów było, teraz ich jest mniej, ale tam mamy na tych targach takie usługi jak organizacja stanowiska wystawienniczego, jakieś tam usługi pomocnicze i tak dalej. I tu dyskusja się toczyła, natomiast konkluzja jest taka, faktury za targi, faktury za uczestnictwo w targach nie wchodzą w podatek u źródła. Ja tu minusa będę zaznaczał. Nie są usługami o podobnym charakterze. Pierwsza rzecz. Druga rzecz, a tutaj też dwie interpretacje dałem, bo jedna starsza, 2.15, druga nowsza, o tych targach też korzystna, 2.20, więc też minusa dam, że nie wchodzą, więc zwróćcie Państwo uwagę, to podejście jest już praktycznie jednolite. Jedna rzecz. Druga rzecz, z grubej rury od razu, ubezpieczenia, nie? To jest w ogóle cała historia, bo odkąd ja pamiętam, czyli no nie wiem, 2007 rok, od 2007 roku mniej więcej do roku 2017 było jednolite podejście interpretacyjne i orzecznicze, że usługi ubezpieczeniowe nie wchodzą w podatek u źródła. W 2017 roku coś się organom podatkowym przestawiło i zaczęły się pojawiać interpretacje, że usługi ubezpieczeniowe to są usługi o podobnym charakterze do usług gwarancji poręczeń. I co się dzieje? Od tamtej pory mamy jednolite stanowisko, że usługi ubezpieczeniowe wchodzą w podatek u źródła. Duży plusa daje, czyli że wchodzą. Duży Państwu tutaj daje wykrzyknik, bo wiem, że wiele firm płacąc za granicę za usługi ubezpieczeniowe podatku nie potrąca czy nie rozlicza, bo to czy trzeba potrącić, to zaraz jeszcze powiem, nie rozlicza, nie potrąca podatku u źródła. Natomiast na tym etapie chciałem dodać jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, a mianowicie pamiętajcie Państwo to, co mówiłem przy zakładach. Czy pamiętajcie Państwo o tym, że jak my płacimy za ubezpieczeniowe usługi, nawet do, wydaje nam się, polskiego podmiotu, ale to jest oddział przedsiębiorcy zagranicznego, to jest zakład podatkowy. I żeby nie pobierać podatku źródła, musimy mieć ten certyfikat i musimy mieć oświadczenie tego zakładu. I tutaj też drugą, nowsze dałem podejście, niestety zwróćcie Państwo uwagę, sądy administracyjne też zaczęły też w tym kierunku, usługi ubezpieczeniowe wchodzą w podatek u źródła, z czym ja prywatnie, osobiście się nie zgadzam, ale moje prywatne zdanie to jest temat, jakby ktoś tu chciał, to możemy pisać wniosek o interpretację, nie? Ale raczej jak nie macie Państwo swojej interpretacji, to zalecam traktować usługi ubezpieczeniowe jako w podatek wchodzące. Pytanie się nam pojawiło jakieś. Czy za wsparcie inżyniera za projektowanie kart przekaźnikowych, debugowanie i weryfikacja płyt? Pani Jolanto, no to pytanie to jest... Ciężko mi odpowiedzieć, nie? Wsparcie inżyniera w zaprojektowaniu. No to ja mogę powiedzieć tak, usługi projektowe nie wchodzą, usługi inżynieryjne nie wchodzą, debugowanie... Nie mam pojęcia, czym jest debugowanie. Zakładam, że jakieś, nie wiem, naprawianie czegoś, to jakieś helpdeskowe też mogą nie wchodzić, ale wsparcie inżyniera w zaprojektowaniu nie wchodzą, ustawianie nie wchodzi, wdrażanie nie wchodzi, to będę mówił, mam na to interpretację. To tutaj mamy, czyli tu mamy, to wdrożeniowe nie wchodzą, takie projektowe nie wchodzą, to 100%. Widzę, pytania się zaczęły sypać. Grupowy program wsparcia pracowników, wsparcia psychologicznego, porad prawnych wchodzą? No, jeżeli chodzi o wsparcie psychologiczne i jakieś takie świadczenia generalnie dla pracowników, to nie wchodzą. Jeżeli w ramach tego natomiast nabywamy usługi prawne, to usługi prawne wchodzą. Więc tutaj odpowiadając na to, czy będzie podatek u źródła, czy nie, no to w pierwszej kolejności pani Agnieszko, dzień dobry pani Agnieszko, nie wiedziałem, że pani jest tutaj. Pani Agnieszko, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to jest usługa kompleksowa,
czy nie i co jest zasadniczym charakterem tej usługi. Czyli mówiąc w skrócie, czy jest ryzyko takie kompleksowa. No tak, kompleksowa to prawna nie jest pewnie zasadniczą usługą, a co za tym idzie, nie będzie podatku źródła. O kompleksowych też świeże interpretacje zaraz Państwu pokażę, bo tam się troszkę historia podmieniła. Czy kontrola jakości towarów? O, bardzo dobre pytanie Pani Anno. Dwie rzeczy powiem. Po pierwsze, nie podlega pod podatek źródła, a po drugie, w dalszej części materiałów znajdzie Pani nawet na to podkładkę interpretacyjną, bo takową przygotowałem. A jeżeli umowa zlecenia? A, no to jest co innego. Tu o czym innym Pani teraz mówi, Pani Piotrze, bo ja rozumiem, że Pan mówi o sytuacji takiej, że mamy, bo my musimy sobie, drodzy Państwo, pamiętać o dwóch rzeczach. Jedna rzecz jest taka, że my mówimy, jakie należności wchodzą w podatek u źródła, czyli na przykład, że nie wchodzi w podatek u źródła należność za tych inżynierów, nie, za wsparcie tych inżynierów. Spoko, nie? Ale to jest jedna rzecz, ale to ja płacę spółce zagranicznej za wsparcie tego inżyniera. Ale jeżeli ja mam inżyniera zatrudnionego na umowie zlecenia, to w tym przypadku ja nie patrzę na charakter usługi, którą ten inżynier wykonuje, tylko na charakter umowy, jaką mam z tym inżynierem zawartą. Czyli to jest wynagrodzenie nie za konkretną usługę, tylko z tytułu umowy zlecenia. I w takim przypadku takie wynagrodzenie z umów o pracę, umów zlecenia, co do zasady, zgodnie z postanowieniami większości umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, będzie w Polsce podatkiem u źródła podlegało. Szkolenie BHP. Nie wchodzą szkolenia w ogóle, w tym szkolenia BHP. Nie wchodzą w podatek u źródła. Wykonanie online testów kompetencji. Pytanie, to znaczy generalnie nie wchodzą tego typu rzeczy w podatek u źródła, ale jeżeli jest to element procesu rekrutacyjnego, to mogą wchodzić, bo tam przepis mówi rekrutacja pracowników, pozyskiwanie personelu, więc jeżeli my płacimy za proces rekrutacyjny i w ramach tego są testy kompetencji, to jest podatek już, bo to jest jako rekrutacja. Jeżeli to są same testy kompetencji, to podatku już nie będzie, o tak powiem. Usługi niewchodzące, ale umowa cywilnoprawna. No to tak, no to no o to chodziło. No to się strzeliłem, Panie Piotrze. Tak. No ja, wybaczcie Państwo też, no ja już z uwagi na to, że i tak mamy dużo tematów, jeszcze zmiany, więc ja już się tam nie rozbijam na wszystkie tytuły typu umowy zlecenia, umowy o pracę. Natomiast no, jest pytanie, to odpowiadam. Przy umowach zlecenia, umowach o pracę, zazwyczaj w państwie wykonywania tej pracy ten podatek u źródła się pojawi. Nie? Dobra. Kolejne usługi prawne, to też takie pytanie było, że to jest samoistna usługa prawna, jak najbardziej wchodzi, nie ma w ogóle dyskusji, wprost w przepisie wymieniona. Kolejna rzecz, usługi pośrednictwa handlowego, no i tu mamy zagwozdkę, drodzy Państwo, bo przez wiele lat, przez lata całe było podejście takie, jak Państwo widzicie w tej interpretacji, że usługi pośrednictwa handlowego nie wchodzą w podatek u źródła. I ta interpretacja mówiła, nie wchodzą. I ja jestem głęboko przekonany, że tak jest, bo ja nie wiem, z czym to pośrednictwo miałoby być podobne i do czego. Nie? Natomiast chciałbym zwrócić Państwu uwagę na najświeższe interpretacje indywidualne. To jest interpretacja z października zeszłego roku, gdzie organy podatkowe mówią, że usługi pośrednictwa handlowego, które tak naprawdę przecież one mają w sobie też elementy usług marketingowych, badania rynku i czegokolwiek, że mogą wchodzić w podatek u źródła. Więc ja nie przesądzam tu jednoznacznie. Każda umowa pośrednictwa handlowego musi być oceniana indywidualnie z perspektywy zakresu czynności, które w ramach tego pośrednictwa są wykonywane. Natomiast chciałbym Państwu zaznaczyć, że jeżeli macie Państwo umowy pośrednictwa handlowego, pojawiło się ryzyko, że będzie podatek u źródła. Więc tutaj dam wykrzyknik, o tak zrobię, dam jakiś krzyż celtycki mi wyszedł z tego. Nie, to jest plusik tylko, sorry za to kółko. Dam wykrzyknik, żebyście Państwo sobie pamiętali o tym, że jak macie umowy pośrednictwa, taka umowa musi być dokładnie przeanalizowana, bo jest ryzyko, że będzie podatek u źródła. Kolejne kwestie, B plus R, to też ciekawa kwestia, to była takie zapytanie dotyczące tego, czy jeżeli ja nabywam usługi B plus R, tu macie Państwo nawet wskazane te usługi, opracowanie projektów koncepcji, proponowanie odpowiednich rozwiązań, produkcję i testowanie prototypów. Nie? Takie ciekawe usługi, ale w ramach gdzieś tam prac badawczo-rozwojowych, tutaj mamy interpretację korzystną, takie usługi B plus R-owe nie wchodzą w podatek u źródła.
Dalej idziemy sobie, kolejna rzecz, o, cała historia, hosting. Hosting, drodzy Państwo, okazało się w ostatnim czasie, że hosting to jest najbardziej problematyczny w ogóle temat, jeżeli chodzi o podatek u źródła, bo podejścia są przeróżne. Organy podatkowe mówią tak, hosting to jest nic innego, hosting aplikacji, hosting stron internetowych, to jest nic innego jak udostępnianie serwera, czyli użytkowanie urządzenia przemysłowego. I organy podatkowe mówią, hosting wchodzi w podatek u źródła. Jedna interpretacja, druga interpretacja, hosting wchodzi w podatek u źródła, tak? Trzecie podejście tutaj organów dalej, nie, tu sąd administracyjny znowu, to zaraz do tego wrócę, natomiast organy, drodzy Państwo, hosting, że wchodzi w podatek u źródła, nie? To jest podejście organów podatkowych. Sądy administracyjne, znowu, drodzy Państwo, różnie, ale tu na przykład, zwróćcie Państwo uwagę, jest bardzo ważny wyrok, który mówi o tym, że hosting nie wchodzi w zakres podatku u źródła. Więc wynajem serwerów wirtualnych, czy gdzieś tam w przestrzeni, czy nawet fizycznych, ale my tylko miejsce wynajmujemy, że w podatek u źródła nie wchodzi. Więc jeśli płacicie Państwo za usługi hostingowe, to ja muszę powiedzieć tak, organy mówią, że wchodzi, sądy mówią, że nie wchodzi. Ja mówię, że nie wchodzi i uważam, że sądy mają rację. Natomiast do decyzji każdej z Państwa firm, spółek pozostawiam, czy będziecie Państwo chcieli z tymi organami dyskutować, się kłócić, czy się kłócić i dyskutować nie będziecie chcieli. Natomiast jeszcze raz podkreślę, w mojej ocenie w ogóle bezdyskusyjnie ten wyrok jest prawidłowy, hosting w podatek u źródła nie wchodzi. Szczególnie, że organy podatkowe same się w zeznaniach mieszają i mamy na przykład interpretacje dotyczące usług chmury. Nie wiem, czym się wynajem przestrzeni dyskowej w chmurze od hostingu różni, moim zdaniem niczym, a już przy usługach chmury organy mówią, że w podatek u źródła to one nie wchodzą. Więc jak za chmurę płacimy, nie ma podatku u źródła, jak za hosting płacimy, to dyskusja w mojej ocenie również tego podatku być nie powinna. Kolejna rzecz, usługi informatyczne, tu bezdyskusyjnie nie ma tematu, od wielu lat to samo podejście. Usługi informatyczne, usługi wdrożeniowe, helpdeskowe nie wchodzą w podatek u źródła. I tu macie Państwo interpretację o usługach informatycznych, ale macie Państwo też interpretację o usługach helpdesku, że nie wchodzą w podatek u źródła. I tu było takie pytanie gdzieś, usługi wdrożeniowe też w podatek u źródła nie wchodzą. Więc tutaj cały pakiet tak jakby tych usług informatycznych i powiązanych z informatycznymi nie ma podatku u źródła. Kolejna rzecz, o tu jest hardkorowo, od razu powiem, usługi reklam internetowych, czyli Google AdWords, reklamy na Facebooku, pay-per-clicki i tak dalej. W związku z tym, że usługi marketingowe i reklamowe same w sobie wchodzą w podatek u źródła zgodnie z przepisami, to również usługi reklam internetowych w ten podatek u źródła, drodzy Państwo, wchodzić będą. I tu duży wykrzyknik stawiam, płacimy do Google'a, płacimy do Facebooka za reklamy, musimy podatek u źródła pobrać. Tu niestety bezdyskusyjnie podatek u źródła jest. Oczywiście musimy pobrać, ja tak mówię roboczo, musimy pobrać, to znaczy, że wchodzą w podatek u źródła, a to czy musimy pobrać, czy nie, i jakie są zasady opodatkowania, to zaraz sobie jeszcze powiemy. Certyfikacja produktów, tutaj takie pytanie było, certyfikacja produktów, sprawdzanie produktów i certyfikacja na dany rynek nie wchodzą w podatek u źródła taka usługa i tak samo nie wchodzi w podatek u źródła usługa kontroli jakości. Tutaj był ktoś pytał, usługi kontroli jakości to nie są usługi kontroli, które są wymienione w tym przepisie, a co za tym idzie, podatku u źródła w tym zakresie być nie powinno. Podobnie, to jest też stara interpretacja, zwróćcie Państwo uwagę, chyba najstarsza w tych slajdach moich, ale wciąż aktualna, usługi tłumaczeniowe, tłumaczenie, transkrypcja tekstu, takie usługi również podatek u źródła wchodzić nam nie będą. Natomiast jeżeli chodzi o przykład o usługi marketingowe, które mamy tutaj, usługi marketingowe jako usługi pokrewne do usług reklamowych, bezdyskusyjnie mamy tutaj podatek u źródła. To pytanie też padło, więc ja już odpowiadam, żeby nie było, szkolenia pracowników nie wchodzą w podatek u źródła. Tu macie Państwo trochę starszą interpretację o tych szkoleniach, ale tutaj macie Państwo świeżynkę z zeszłego roku interpretację, która mówi szkolenia pracowników i to nieważne, czego te szkolenia by dotyczyły. Jeżeli jest usługa szkoleniowa, to nie jest usługa doradcza, a więc nie ma podatku u źródła w tym wymiarze.
Kolejna rzecz, i tu mam pewien problem, bo ja się z tym nie zgadzam wyrokiem, ale takie podejście jest w praktyce prezentowane, a mianowicie przepis mówi tak, że podatek u źródła jest od usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu. I bardzo często zdarza się tak, że firmy na przykład sobie udostępniają pracowników, czyli jest opłata za udostępnienie pracowników, za wypożyczenie tych pracowników, i tu była dyskusja i niestety organy, ale też jak Państwo widzicie, to świeżutki wyrok z tego roku w ogóle, sądy administracyjne twierdzą, że usługi udostępnienia pracowników wchodzą w podatek u źródła. Nie zgadzam się z tym, mam klienta, którego bardzo to boli, bo to potężne pieniądze, będziemy walczyć, będziemy pisać wniosek o interpretację, będziemy iść do sądu z tym, ale na razie niestety muszę zaznaczyć, że jest podejście takie, że usługi udostępniania pracowników w ten podatek u źródła nam wchodzić będą. Dobrze, usługi finansowe, operatorów kart płatniczych, usługi różnego rodzaju, już powiem szeroko, usługi finansowe, czy wszystko, co z finansami jest związane, poza ewentualnie doradztwem finansowym, wszystkie usługi finansowe nie wchodzą w podatek u źródła. Tutaj podejście jest jak najbardziej korzystne. I teraz, drodzy Państwo, ostatnia rzecz, o której, a może jeszcze jedną, jakąś jedną usługę chciałem powiedzieć Państwu, taka mi przyszła do głowy w trakcie tego, jak mówiłem. Ale kurczę, chyba sobie nie przypomnę. No nie, może Państwo będziecie mieli jeszcze jakieś pytania. Ja już na koniec tylko powiem o usługach kompleksowych. Jeżeli chodzi o usługi kompleksowe, to pojęcie usług kompleksowych bardziej nam się oczywiście, drodzy Państwo, kojarzy z VAT-em niż z podatkiem dochodowym. Natomiast pojęcie usług kompleksowych może mieć wpływ na podatek dochodowy, a konkretnie może mieć wpływ na podatek u źródła, bo generalnie założenie jest takie, że jeżeli ja mam usługę kompleksową, no to mam w ramach tej usługi kompleksowej różne świadczenia, ale ta usługa jest jedna. Więc założenie jest takie, jeżeli ja mam usługę kompleksową i tą główną, zasadniczą usługą jest taka, która nie wchodzi w podatek u źródła, to całe świadczenie kompleksowe w podatek u źródła wchodzić nie będzie. Tak jak tutaj było, Pani Agnieszko, w tym Pani pytaniu. Jeżeli natomiast ja mam usługę kompleksową i tą zasadniczą usługą jest taka, która wchodzi w podatek u źródła, a są gdzieś jakieś mniejsze, które nie wchodzą, to całość będzie wchodzić, bo to jest świadczenie kompleksowe. Więc tutaj identyfikacja świadczenia kompleksowego może nam wpłynąć na zakres opodatkowania podatkiem u źródła. Natomiast chciałbym zwrócić Państwu uwagę, że nie można robić tak, jak było w tym przypadku, którym ten w USA w Szczecinie się zajmował, że spółka sztucznie sobie stworzyła świadczenie kompleksowe tylko po to, żeby nie pobierać podatku źródła, czyli miała jakieś usługi doradcze, prawne, marketingowe, zrobiła z tego jakieś quasi pośrednictwo i mówi, nie ma podatku źródła, nie. I tutaj sąd bardzo słusznie jej wytknął, że okej, od usługi kompleksowej nie ma podatku źródła, jeżeli to jest usługa, która nie wchodzi w podatek, ale tylko wtedy, kiedy faktycznie jest to świadczenie kompleksowe, a nie sztucznie połączone. Jak sztucznie połączymy kilka świadczeń, to organ może przyjść i nam rozbić i od poszczególnych świadczeń może nam kazać płacić podatek u źródła. I to jest przypadek, kiedy jest sztucznie połączone. Ale jeżeli my takie różne usługi połączymy rzetelnie, obiektywnie i faktycznie będzie to usługa kompleksowa, jak macie Państwo na tym przykładzie, tu akurat był przykład świadczenia kompleksowego usług organizacji targów, to jeżeli to jest mądrze połączone i faktycznie jest to usługa kompleksowa, to tutaj podatku źródła już nie będzie. I tak duży wykrzyknik stawiam. No powiem szczerze, że sporo tych różnego rodzaju usług Państwu przygotowałem. Państwo oczywiście dostaniecie ode mnie prezentację z tymi wszystkimi interpretacjami, z tymi wyrokami, więc będziecie mieli taką swoją podkładeczkę, jakby gdzieś tam się coś pojawiło, to będzie można zajrzeć. Myślę, że to będzie pomocne. Natomiast na tym etapie z mojej strony, jeśli chodzi o sam zakres usług niematerialnych, to jest tyle. Ja nie mówię więcej już o tych usługach, bo i tak dużo nagadałem o różnych przypadkach. Ale nie tracąc czasu, przejdziemy sobie dalej. Jak będzie coś, to odpowiem oczywiście. Bo teraz tak, zwróćcie Państwo uwagę, jak my mówiliśmy do tej pory o odsetkach, o licencjach, o dywidendach. Powiedzieliśmy tak, takie są zasady opodatkowania w Polsce, takie są zasady opodatkowania w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. Przy usługach niematerialnych, zwróćcie Państwo uwagę, my dopiero jesteśmy na pierwszym etapie, czyli my dopiero powiedzieliśmy sobie, jakie są zasady opodatkowania w Polsce, czyli powiedzieliśmy sobie, że jest to 20% i powiedzieliśmy sobie dopiero, jakie usługi niematerialne zgodnie z polskimi przepisami, a konkretnie ich wykładnią, wchodzą w podatek u źródła. Natomiast teraz w drugim kroku musimy sobie powiedzieć, co w przypadku, jeżeli my byśmy mogli zastosować umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.
co wtedy by się stało? Czyli kontrahent, ten, który, od którego ja kupiłem tę usługę prawną, czy od którego kupiłem tę usługę marketingową, dostarczył mi jednak ten certyfikat rezydencji i pozostałe dokumenty. I wówczas zwróćcie Państwo uwagę, że jeżeli ja mówiłem, o specjalnie tak to podzieliłem, licencje, odsetki, dywidendy, no to jest proste. Płacę licencję, wchodzę do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i mam rozdział licencje, tak, należności licencyjne. I tam są opisane zasady opodatkowania. Natomiast jeżeli Państwo kupujecie usługi niematerialne z zagranicy i otworzycie umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, to próżno tam szukać rozdziału usługi niematerialne. Tam takiego rozdziału nie będzie w żadnej umowie, no chyba że w tej z Indiami tam się coś pojawi, nie? Ale generalnie nie ma. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli są pewne należności, które zgodnie z polskimi przepisami podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła, a nie mają swojego rozdziału na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, to takie należności na gruncie umów będą traktowane jako tak zwane zyski z przedsiębiorstw. I to jest bardzo dobra informacja, bo jak zobaczycie sobie Państwo na przykładowy zapis przykładowej polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, która odnosi się do zysków z przedsiębiorstw, to ona mówi jedno najważniejsze zdanie. Zyski z przedsiębiorstwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, gdzie to przedsiębiorstwo ma miejsce zarządu, siedzibę, czyli gdzie ma rezydencję podatkową. Czyli mówiąc w największym skrócie, jeżeli macie Państwo usługi niematerialne, to my musimy w pierwszej kolejności zidentyfikować, czy ta usługa wchodzi w podatek u źródła, czy nie. Jeżeli nie, to nie robimy nic, typu usługa tłumaczeniowa, nic nie robię. Jeżeli zidentyfikuję, że ta usługa wchodzi, typu usługa marketingowa, no to wchodzę do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, pro forma, sprawdzam zyski z przedsiębiorstwa, są, biorę certyfikat, biorę beneficial ownera, o czym zaraz będę jeszcze Państwu mówił i zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania ta stawka zawsze będzie wynosiła zero, prawda? Zero, nie będę musiał tego podatku pobierać, bo zawsze na gruncie umów o unikaniu taka należność będzie zwolniona z opodatkowania jako tak zwany zysk z przedsiębiorstwa. Mogłoby się pojawić tutaj słuszne pytanie z Państwa strony, pytanie takie, no to skoro zawsze będzie zero, to po co ja mam sprawdzać, czy dane usługi wchodzą, czy nie? Ja do wszystkich usług będę brał certyfikat i dokumenty i na to samo wyjdzie, bez tej weryfikacji. Otóż, drodzy Państwo, nie. Dlaczego? Dlatego, że te usługi, które nie wchodzą w ogóle w podatek u źródła, to ja nie pobieram podatku, nie muszę mieć kwitów i nie muszę wykazywać ich na przykład w IFT, a te usługi, które wchodzą w podatek, to żeby go nie pobierać, muszę mieć kwity i muszę je wykazać w IFT. Więc to, co my zrobiliśmy przed chwilą, czyli identyfikacja tych usług poszczególnych, to musi zostać dokonane, żeby prawidłowo zebrać dokumenty i żeby prawidłową sprawozdawczość na gruncie podatku źródła po prostu wykonać w tym obszarze. To jest to. I to są zyski z przedsiębiorstw. Tutaj zwracam Państwu uwagę, żeby uprościć życie, to co powiedziałem przed chwilą, chciałbym to jeszcze rozbudować, rozszerzyć Państwu o zasady poboru podatku źródła, czyli tą ściągawkę naszą. Ta ściągawka tutaj wygląda tak. Przypadek pierwszy. Płacimy należności, identyfikujemy, że należność jest objęta podatkiem u źródła i nie mamy certyfikatu. Co robimy? Pobieramy 20%, pełna sprawozdawczość. Przypadek drugi. Identyfikujemy, że należność wchodzi w podatek u źródła, mamy certyfikat. Tu mówię certyfikat w skrócie, certyfikat i beneficial owner, tak, czyli należyta staranność. Jeżeli mamy certyfikat, zaglądam do umowy, widzę, że to jest zysk przedsiębiorstwa, nie pobieram podatku źródła. Nie pobieram podatku, więc nie muszę CITA 10 składać, ale nie pobieram podatku, ale muszę złożyć IFT. Pamiętajcie Państwo o tym, bardzo wyraźnie to zaznaczam. I ostatni przypadek, jeżeli ja te płatności za usługi niematerialne płacę na rzecz zakładu, no to dostanę od zakładu całą dokumentację, nie pobieram podatku i nie mam żadnych obowiązków sprawozdawczych w tym obszarze. Czyli ta ściągawka w zakresie usług niematerialnych jest krótsza, na przykład niż przy odsetkach należnościach licencyjnych, bo tu nie ma opcji na stawki obniżone. Tu jest albo podatek, albo brak podatku. Tu nie będzie nigdy przy usługach niematerialnych jakiejś stawki obniżonej.